Perseusz i Andromeda. W potężnym mieście Argos panował król Akryzios, który miał piękną córkę Danae. Ale znienawidził ją nienawiścią okrutną, kiedy mu wyrocznia delficka przepowiedziała, że syn urodzony z Danae pozbawi życia swego dziada. Postanowił więc ukryć Danae w swym zamku. I postawił straż przed jej komnatą, by żaden śmiertelnik nie mógł ujrzeć pięknej królewny. Jednak Zeus, który wybrał Danae na matkę bohatera, zstąpił ku niej w postaci złotego deszczu. I Danae urodziła syna imieniem Perseusz. Strach i gniew podyktował królowi zbrodniczy czyn. Rozkazał Danae zamknąć z niemowlęciem do skrzyni i rzucić w morze. Ale losem nieszczęsnej matki i jej dziecięcia zaopiekował się sam boski oblubieniec. Nie zatonęła w morzu skrzynia, lecz pędzona łaskawą falą na grzbietach delfinów, z rozkazu amfitryty dobiła do wyspy Serifos, gdzie Danae przyjął pod swój dach władca wysepki król. Polydektes. Długie lata żyli szczęśliwie na wyspie wśród palm i winnic zielonych. Ale piękność Danae stała się jej nieszczęściem. Zakochał się w niej opiekun jej dotychczasowy i dobroczyńca, Polydektes, władca wyspy, i zapragnął ją pojąć za żonę. Ponieważ Danae nie kochała króla, odmówiła mu swej ręki. Polidektes nie zważał jednak na jej odmowę i ponowił swe żądanie. Wtedy syn Danae, Perseusz, który wyrósł tymczasem na młodzieńca, stanął w obronie honoru ukochanej matki. Od tej chwili Polidektes dniem i nocą przemyśliwał, jakby się pozbyć bohatera. Znał jego męstwo i tęsknotę za sławnymi czynami i wielkimi przygodami. Widział, że mężny młodzieniec całym sercem wyrywa się z małej wysepki. Widział błysk jego oczu, gdy wieczorami przy ognisku starzy wojownicy, co niejedno może zjeździli i widzieli krainy odległe, opowiadali o czynach i zwycięstwach wielkich Herosów Hellady. I chytry Polidektes znalazł sposób pozbycia się Perseusza. Zarządzał Odeń, aby mu przyniósł w darze głowę meduzy, najstraszniejszej z Gorgon. Perseusz, w którego sercu nie było lęku, zgodził się i, pożegnawszy się z matką, wyruszył natychmiast w drogę. Wszyscy ubolewali nad losem młodzieńca i wróżyli mu rychłą śmierć, gdyż samo spojrzenie meduzy zamieniało w kamień każde żywe stworzenie. Znów jednak. Mężnym młodzieńcem zaopiekowali się łaskawi bogowie. Jak wtedy, gdy jako kwilące niemowlę płynął po morskich odmętach. Boska Atena poradziła mu, by udał się naprzód do trzech sióstr Grai, mądrych wiedźm żyjących w mrocznej jaskini górskiej. Graje były siwe i stare jak świat. Miały jeden tylko ząb i oko jedyne. I oko i ząb służyły kolejno wszystkim trzem jędzom. Perseusz za radą bogini, wykradł wiedźmom oko i ząb. A gdy zrozpaczone, ślepe i głodne błagały o litość, zażądał w zamian, by mu wskazały siedzibę meduzy. Drgnęły wiedźmy przerażone i zasłoniły ramionami głowy w lęku przed okropnym imieniem gorgony. Ale. Widząc, że nie ma rady i że przyjdzie im zginąć z głodu, bo bezzębne usta nie mogły pogryźć świeżego mięsa, którym się żywiły, wypełniły rozkaz Perseusza. Po opuszczeniu jaskini Graj, bohater udał się w dalszą wędrówkę wedle ich wskazówek. Szedł przez bory i góry, przez lądy i pustynie, aż na koniec znalazł się w skalistej kotlinie o którą rozbijały się z hukiem fale oceanu. Tu, w pieczarze skalnej, była kryjówka Gorgon. Perseusz, zdjąwszy kołczan z pleców, wyjął najostrzejszą strzałę i napiął cięciwe łuku. Skradając się na palcach, zbliżał się do jaskini straszliwych potworów, których bali się ludzie i bogowie. Na ścieżce ocienionej krzewami, co się złociły w gorącym słońcu, zjawił się nagle przed Perseuszem Hermes. Posłaniec bogów o stopach skrzydlatych i wręczył mu dar Pallas Ateny. Hełm, który czynił niewidzialnym każdego, kto go włożył na głowę, sandały, które pozwalały latać w powietrzu, ostry srebrny sierp i tarczę z brązu polerowaną tak cudnie, że odbijała wszystko jakby w zwierciadle. Perseusz wziął dary z rąk Hermesa, podziękował gorąco za opiekę Bogom, a zwłaszcza swej najpotężniejszej orędowniczce Atenie, i wspomniawszy daleką wysepkę wśród morza, a na niej Danae oczekującą odeń pomocy, ruszył ów nie w dalszą drogę. U brzegu oceanu znalazł wszystkie trzy gorgony. Wypełzły z pieczary na słońce i leżały teraz na piasku, wygrzewając swe cielska. Były to kobiety-potwory o włosach wężowych i strasznym spojrzeniu. Ale najstraszliwsza była meduza. Mimo, iż ona jedyna spośród sióstr, była śmiertelna, wejrzenie jej zimnych oczu w kamień zamieniało każde żywe stworzenie. Wokół jaskini walały się kości nieszczęsnych ofiar potworów, a wszędzie w załomach skał i wśród krzewów widać było kamienne posągi ludzi, na których twarzach zastygł bezbrzeżny lęk. Od słonecznego żaru i bryzgów słonej wody, kamienne te postacie zbielały jak wapno i kruszyły się pod dotknięciem ręki Perseusza. W hełmie cudownym na głowie w sandałach skrzydlatych na stopach, z tarczą złocistą i sierpem w dłoni, skrada się cicho Perseusz do śpiącej Meduzy. By nie zastygnąć w kamień z przerażenia na jej widok, zasłania się tarczą promienną, której wszystko odbija się jak w zwierciadle. Patrząc w tarczę, unosi się lekko w powietrzu i pochyla nad piekielną stworą. Szybko, srebrzystym sierpem ucina szyję Meduzie. Czarna krew trysnęła z rozciętego gardła i strumieniem burzliwym buchnęła z rany. Jęk zabijanej zbudził śpiące jej siostry gorgony. Z rykiem zerwały się z piasku i wiły się w wężowych skrętach, szukając śmiałka, co zabił najstraszniejszą. Ale Perseusz, niewidzialny w swych cudownych sandałach, Unosił się w powietrzu, wysoko nad nimi. Krwawą głowę meduzy, wciąż na nią nie patrząc, schował do worka ze skóry i, upojony zwycięstwem, leciał na północ. Tam, gdzie na dalekiej wysepce czekała go z tęsknotą jego ukochana matka. Nagle... Z szumem przeleciało coś obok niego w powietrzu. Jakiś koni, skrzydlaty, biały jak śnieg, o nozdrzach ognistych i długiej grzywie, z głośnym rżeniem, jak wicher, pognał w przestworza i zniknął w błękicie. To z krwi meduzy powstały, poszybował Pegas niedościgły. Na świętą górę Helikon, siedzibę mus. Tu, uderzywszy kopytem o skałę, stworzył źródło Zwane hipokrene, czyli końskie źródło. Nieliczni tylko i wielcy duchem śmiertelni odważą się dosiąść powietrznego rumaka i pić wodę z cudownego źródła, a którym nie starczy oddechu, tych bezlitośnie strąci ze swego grzbietu posłaniec wielkości, Pegas podniebny. Tymczasem Perseusz niesiony wiatrem nadmorskim uleciał już daleko od jaskini Gorgon. W dole migotały błękitne nici rzek i szachownice puszcz i łąk, zielone lasy i złote pustynie, drgające od żaru i owiane pyłem piaszczystym. Gdzie niegdzie widział Perseusz osady ludzkie na zboczach gór lesistych lub w dolinach ocienionych drzewami. Na halach górskich pasterze leżeli patrząc w błękit nieba, a białe owieczki... Pasły się spokojnie, skubiąc soczystą trawę. Karawany wielbłądów ciągnęły przez pustynię, kołysząc się w jednostajnym rytmie, niby fale morskie w ogromnym oceanie piasku. Zmęczony długą podróżą zniżył Perseusz Lot i szukał oazy, gdzieby schronić się mógł przed słoneczną spiekotą. Przelatywał teraz nad brzegiem morza. Fale dziko biły o urwiste brzegi. Dookoła była pustka, tylko morze, pustynia i skały. Pod urwiskiem rosła samotnie palma, wyniosła i smukła. Tutaj opuścił się Perseusz na ziemię. W cieniu palmy położył się na piasku, otarł pot z czoła i pełną piersią zaczerpnął oddechu. Potem zasnął nad brzegiem nieznanego morza, na skraju pustyni. Zbudził go ze snu jakiś jęk. Zdziwiony powstał i rozejrzał się uważnie dookoła, lecz wszędzie były cisza i pustka zupełna. Nawet mewy uciekły gdzieś w dal i nie krzyczały na wybrzeżu. Przed nim szumiało głucho morze, za nim dyszała żarem pustynia. Był jasny poranek. Znowu jęk. Tym razem wyraźniejszy i bardziej żałosny. Poprzez szum fal słyszy Perseusz wołanie: O litościwi bogowie! O amfitryto! Pani wód! Umiłuj się nade mną! Perseusz pędem zbiega po skałach na sam brzeg morza i staje jak wryty. Na granitowej skale, wrzynającej się w morze, leży przykuta łańcuchem piękna dziewczyna. Czarne włosy okrywają płaszczem jedwabistym jej ciało. Ogromne oczy wpatrują się z przerażeniem w ocean. Kim jesteś, o nieszczęsna? zapytał zdjęty litością Perseusz. Drgnęła na głos ten nieznajoma i zwróciła oczy umęczone na bohatera. Ktokolwiek jesteś wędrowcze, uciekaj stąd jak najszybciej. Lada chwila zjawi się tu straszny smok. Jaki smok? spytał Perseusz, zdziwiony jej słowami. Kto jesteś i kto cię tu przywiązał? Jestem Andromeda, córka króla Etiopii. A pożreć mnie ma za chwilę smok ognisty, posłaniec z rozkazu Nereid, boginek morskich. Uciekaj stąd, nieszczęsny, bo i ty śmierć znajdziesz w jego paszczy. Niezmienne są wyroki bogów. Serce bohatera ścisnął gniew. Nawet bogom nie wolno wydawać wyroków niesprawiedliwych. Zawołał. Podskoczył szybko do Andromedy i srebrnym sierpem przeciął jej okowy. Potem przeniósł ją w cień palmy. Nagle straszny syk doleciał jego uszu poprzez ryk fal morskich. To smok, wysłaniec Posejdona i Nereid płynął po swą zdobycz. Ujrzawszy pustą skałę, począł wściekle bić ogonem o kamienie. Aż kruszyły się pod ciosami potężnego cielska. Ryk potwora przeraził Andromedę. To on, ratuj mnie, panie, człowiekiem jesteś czy bogiem. Uspokój się, Andromedo. Przy mnie nic ci nie grozi, odparł bohater. Drżąc, przytuliła się do Perseusza. Zmartwiałe wargi szeptały jakieś nieznane mu słowa. Perseusz, Włożył hełm na głowę, uprzednio wyjaśniwszy Andromedzie, by się nie lękała, gdy stanie się niewidzialny, w rękę pochwycił sierp pallas Ateny i, bez trwogi w sercu, wyruszył w stronę, skąd dolatywały syk i głuche uderzenia smoczego ogona. Unosząc się w powietrzu, uderzył potwora sierpem po ognistej łusce. Lecz sierp odskakiwał od twardej skóry jak od kamienia. Smok Czując niebezpieczeństwo z góry, zadarł ohydny łeb i stojąc tylko na ogonie i płetwach, kołysał się na obie strony. Sycząc i ziejąc plugawym oddechem, kły jadowite na metr długie kłapały dziko, a cielsko potężne drgało z wściekłości, nigdzie nie widząc wroga. Perseusz nagłym ruchem ramienia zamachnął się sierpem i ciął w nagie pod gardle smoka, niechronione łuską. Buchnęła posoka. I łeb odcięty zwisł bezwładnie. Wyrwał Perseusz kły smocze z paszczy potwora i wrócił do Andromedy. Zdjąwszy hełm z głowy, zastał ją bladą i ledwie żywą ze strachu. Była pewna, że jej dziwny obrońca zginął, a wyroki Boże jej z kolei dosięgną. Czyniła sobie gorzkie wyrzuty, że skazała na śmierć niewinnego wędrowca, chcąc siebie ocalić. Spójrz, Andromedo! Usłyszała nagle wołanie i ujrzała przed sobą bohatera, potrząsającego białymi kłami smoka. Radość dziewczyny nie znała miary. Łzy zamroczyły jej oczy i wierzyć wprost nie chciała swemu szczęściu. Perseusz, którego serce dotąd poza miłością do matki nie znało innego uczucia, poznał, że ta cudem przez niego wyrwana śmierci dziewczyna. Stała mu się bliska i droga jak nikt na świecie. Opowiedz mi teraz, Andromedo, jakie to losy okrutne skazały cię na tak straszną śmierć? Spytał Perseusz. Ojciec mój rządził szczęśliwie Etiopią przez długie lata rozpoczęła opowieść Andromeda, uspokoiwszy się trochę matką mu jest królowa Kasjopea piękna jak blask jutrzenki którego dnia matka jak zwykle czesała przed zwierciadłem swe wspaniałe krucze warkocze, a niewolnice chłodziły ją wachlarzem z palmowych liści. Przyjaciółki i służebne otaczały w krąg moją matkę. Lecz zła bogini niezgody, Eris, włożyła w jej usta bezbożne słowa pełne pychy. Powiedzcież wy, córy Etiopii, Czyż niepiękniejsza jestem od nimf z orszaku amfitryty? Czyż niezbędną przy mej piękności srebrnołuskie nereidy o rybich płetwach? A roześmiały się niewiasty, wpatrzone w królową. Piękne są Nereidy, piękne są nimfy rzek i mórz. Ale ty, Kasiopeo, jesteś najpiękniejsza, odpowiedziały chórem. Kara przyszła nagle. Ciągnęła Andromeda. Gniewny rejt i władczyni oceanu amfitryty wzburzył morskie obszary od dna do szczytów fal. I wystąpiły wody z brzegów, zalewając moją ojczyznę. Straszliwy smok, znak gniewu morskich bóstw, powstał z oceanu i porywał ludzi i zwierzęta w odmęty. Co dnia przybywali posłańcy z najdalszych zakątków kraju i z płaczem i jękiem błagali króla o pomoc. Morze zalało im domy, i już tylko najwyższe palmy wystawały z fal, jak zielone punkty na rozszalałej toni wód. Pałac mego ojca stoi na wzgórzu wyniosłym, w cienistym gaju. Woda nie sięgnęła tam jeszcze, klęska spadła na Etiopię jak nagła burza, i jak burza przewalała się ze wschodu na zachód. Wtedy ojciec wezwał co najstarszych kapłanów na radę. Zebrali się w gaju świętym. I długo błagali zagniewanych bogów, składając ofiary i odczytując ich wolę. Z piasku i wody, dymu, kości i wątroby zwierząt, z lotu ptaków wreszcie, rzucanych w powietrze. W końcu ogłosili wyrok. Królowa Etiopii zagniewała srodze boginki mórz Nereidy, mieniąc się być piękniejszą niż one. Amfitryta na prośbę swych nimf żąda Kasjopei na ofiarę, inaczej może pochłonie bezbożną krainę. Gdy słowa te usłyszał mój ojciec, zapłakał. Bardzo bowiem kochał moją matkę. A Kasjopea zbladła śmiertelnie i drżeć poczęła na całym ciele ze strachu. Rzuciłam się do niej z krzykiem i błagać poczęłam bogów okrutnych o litość, Lecz głuche były niebiosa. Dym ofiar z ołtarzy nie wzbijał się ku górze, lecz pełzał po ziemi, dusił i czarną chmurą zasnuwał święty gaj. Znak to, że bogowie nie przyjęli naszej modlitwy. I wtedy, Perseuszu, wstąpiła we mnie jakaś wielka moc i rzekłam: Matko, ciężko zawiniłaś i każe ujść nie możesz. Lecz Amfitryto, i ty, Posejdonie, władco mórz, weźcie mnie zamiast matki na ofiarę zemsty. Ledwie wyrzekłam te słowa, a dym wzbił się z ołtarzy dwunastu prosto do góry, i jasne słońce wyjrzało z zaszczytów palmowych. Bogowie przyjęli moją ofiarę. I oto przywiedli mnie tu na skałę kapłani i przykuli łańcuchem. A smok, wysłannik amfitryty, miał pożreć mnie zamiast Kasiopei. Wiele, długich jak wiek godzin czekałam tu na śmierć. Lecz powiedz mi, człowiek ty jesteś czy Bóg, żeś odmienić mógł boskie wyroki? Człowiek jestem jako ty, Andromedo, lecz dane mi było ocalić cię dla twej miłości i poświęcenia. To ty sama złagodziłaś twarde serca Nereid odparł Perseusz. Długo jeszcze rozmawiali ze sobą w cieniu palmy Perseusz i Andromeda. Potem wrócili do pałacu króla Etiopii, gdzie ku ogólnej radości Perseusz pojął córkę Kasjopei za żonę. Wyruszyli nie za długo już we dwoje w podróż ku wyspie Serifos, gdzie pozostała matka bohatera Danae. Po długiej wędrówce dotarli do wyspy, lecz tam smutnych dowiedzieli się wieści. Podczas nieobecności Perseusza, która trwała kilka lat, zły król Polydektes kazał zamknąć Danae w ciemnicy, gdzie trzymał ją o chlebie i wodzie i odgrażał się, że ją odda na pożarcie wężom, jeśli nie zgodzi się zostać jego żoną. Perseusz, dowiedziawszy się o tym od wiernych sług, Zdjęty gniewem, nie zwlekając, wkracza na dwór Polidektesa. Tam, w otoczeniu dworzan, ucztuje król spoczywając na złotogłowiu, pijany winem, w wieńcu róż na czole. Na próżno, perseusz prośbą i groźbą wzruszyć chce serce nędznika. Polidektes sługom każe otoczyć bohatera i łuki wymierzyć mu w pierś. Wtedy Perseusz szybkim ruchem wyciąga martwą głowę meduzy z worka i trzymając ją za wężowe skręty włosów, wznosi rękę ku górze. W tej samej chwili wszyscy, z królem Polidektesem na czele, zastygli w kamień. Jedni stanęli naciągając kusze, inni z toporami w rękach, jeszcze inni dzierżąc w dłoniach kielichy pełne wina. A sam król skamieniał na łożu z purpury i złotogłowiu, na którym spoczywał przy uczcie. Po tym wydarzeniu, które położyło cień ponury na wyspę Serifos, Perseusz z matką i Andromedą odjechał stamtąd do ojczystego Argos, bratu, króla Polidektesa, dyktysowi pozostawiając władzę nad wyspą. Danae bowiem. Tęskniła przez te wszystkie lata wygnania za krajem swego dzieciństwa i młodości. Na wieść o powrocie Perseusza, jego dziad Akryzios, który żył jeszcze w Argolidzie, uciekł z Argos i szedł z miasta do miasta w przebraniu wędrowca. Ze strachu przed wyrocznią, co wieściła mu śmierć z ręki wnuka. Zdarzyło się, że Perseusz zatrzymał się w drodze do swej stolicy w grodzie zwanym Larissa. Właśnie odbywały się w tym mieście igrzyska i zawody. Perseusz wziął jako zawodnik udział w zapasach. Stanąwszy na stadionie, rzucił dysk wspaniałym ruchem, gdyż był nie tylko najmężniejszym bohaterem, ale i najlepszym zawodnikiem Hellady. Los chciał, że dysk, padając, uderzył w głowę jakiegoś staruszka, który stał zbyt blisko mety. Staruszkiem tym był Akryzjos, dziad Perseusza, który uciekając przed wnukiem, znalazł się przypadkowo w tym mieście. Tak się spełniła wyrocznia. Długo żył jeszcze Perseusz Wargos, którym rządził sprawiedliwie i szczęśliwie. Andromeda dała mu dzielnych synów i piękne córki. Głowę Meduzy ofiarował Perseusz bogini Atenie, swej najlepszej opiekunce, w podzięce za łaskę, jaką go darzyła. Odtąd głowa najstraszniejszej umieszczana jest na Egidzie tarczy Ateny dziewicy.